Dzień dobry Państwu. Dzisiaj postanowiłem nagrać odcinek o duchach natury, dewach. Tak się nazywają prawidłowo duchy natury dewy, którzy opiekują się lasami, łąkami, strumikami, wodami, czyli naturą. Pomagam pani, skopałem tydzień temu jej działkę, teraz zaczynam z grabkami ugrabiać pod zasiew. Nie wiem co będzie siała, ja swoje zrobię, ciężką pracę, a pani dalej już sama sobie. Otóż, aby dewy zaprosić do siebie, trzeba wejść w przestrzeń swojego serca. Będąc w sercu, w przestrzeni serca, zaczynamy, wdychamy głęboko świadomość Chrystusową, światłość wszechświata, wydychamy degradację, wdychamy światłość wszechświata, świadomość Chrystusową, wydychamy degradację, wdychamy światłość wszechświata, świadomość Chrystusową, wydychamy degradację. I jeżeli jesteśmy na działku, zapraszamy energię natury dewy. Dziękuję mi z góry. Dziękuję Ci Boże za to, że pobłogosławiłeś moje życie pomyślnością dewami. Dziękuję Ci Boże za to, że pobłogosławiłeś moje życie pomyślnością energia natury dewy. Dziękuję Ci Boże, że pobłogosławiłeś moje życie pomyślnością energię natury dewy. I kiedy się one pojawią, zaczynają wpływać na nasze myśli, co i gdzie sadzić, jakie nasadzić nasiona, gdzie, kiedy podlewać, ale zawsze trzeba być w kontakcie. Jeden warunek, ziemię nie należy widzieć jako materię, ale jako ducha, bo ona jest duchem i traktować ją jako ducha. Jak kiedy rozpoznamy, że dewy są? Błyskawicznie zrobi się na początek, mogą rozśpiewać się ptaszki, niesamowity klang ptaszków. Mogą zerwać się wiatr, miły, ciepły powiew wiatru. Może zacząć jaśniej świecić słońce. Różne oni dają znak, że są, ale trzeba być wyciszonym, trzeba ufać wyłącznie sobie. Nie słuchać, co mówią przyjaciele, nie słuchać, co mówi na przykład sąsiadka na temat ogrodu, bo jak zapraszamy dewy, to oni będą nas prowadzić, co siać, jak sadzić, kiedy podlewać, jak pielić itd., itd. To są energie natury. Nieraz można spotkać je, przybierają postaci ptaszków, gołębi, a nieraz człowieka, sąsiada i prowadzą rozmowy. Dlaczego to robią? Ponieważ chcą poznać, kim tak naprawdę jesteś. Rozpoznają, czy jesteś godny, aby oni mogli z tobą współpracować. Czy szanujesz naturę? Bo jeżeli robisz krzywdę naturze, specjalnie depczesz roślinki, kopiesz grzyb muchomor, go zniszczyć, bo to jest trujący, zabijasz mrówkę celowo, depczesz żabę, bo to. Zabijasz dżdżownicę lub ślimaka celowo, no to dewy nie pomogą, bo to są energie natury, opiekują się. Ale jeżeli masz otwarte serce, czysty umysł, nie jesteś egoistyczny, i stale nie myślisz o sobie, ale dbasz o naturę, nie niszczysz celowo, nie łamiesz gałązek celowo, bo to niedobre. Tylko postępujesz w ten sposób, jakbyś chciał, aby postępowano z tobie. Przecież taki kwiatek
masz świadomość. On wie, czy jesteś przyjacielem, czy jesteś wrogiem. Tak samo ta żabka, tak samo wie, ponieważ my jesteśmy w jedności. To odbywa się w ten sposób, że w Azji motyl macha skrzydłami, a my tutaj w Europie, na Mazowszu już czujemy ten ruch skrzydełek. Nie ma inaczej. Inaczej nie może być. Jeżeli jesteśmy wulgarni, jeżeli patrzymy tylko na siebie w egoistyczny sposób, dewi nam nie pomogą. Oni obserwują i wiedzą, czy godny jesteś, żeby ci pomóc, czy godny jesteś wsparcia, bo wszystko jest we wszystkim. To wszystko. A więc, jeżeli będziemy zakładali ogród, czyścili coś, bo to czas sadzenia warzyw, siania roślinek i ten tam, zaprośmy dewi do nas. Nie bójmy się i niczego nie oczekujmy. Siejmy tak, jak chcieliśmy, a zobaczycie. Później możesz mówić, skąd ja wiedziałem, że tu trzeba. Skąd ja znałem, że takie trzeba tu w tym miejscu? Skąd ja wiedziałem, że o tej porze trzeba to robić? Ano we wszystkim kierują dewi. To oni pokazują, oni szeptą, oni działają. My nazywamy to intuicja. Tak, ale wpływ wielki mają dewi. Jeżeli zaprosiliśmy je, to poddajmy się, niech oni nas prowadzą. To są energie natury, bardzo pomocne. Tylko tak jak powiedziałem, Bóg pomaga tym, którzy sobie pomagają. Dziękuję za wysłuchanie. Do widzenia.